wracamy. Czemu to tak, a olamy sobie pod grykę? Generalnie znajdujemy się na kawałku, który nie należy do nas. Teraz mamy około 10 hektarów jeszcze takich orek. Trochę na usługach, bo tam na leśnictwa. Musimy porać takie właśnie małe kawałki gdzieś tam w lasach. Takie jak właśnie tutaj. Wcześniej oraliśmy jeszcze też na usługach 20 hektarów. Większość i wszystko, co praktycznie oramy, będzie pod grykę. Dlatego też taka późna orka, bo już niektórzy, no to wiadomo, zabiegi na zboża, to już zboże się kłosi. Praktycznie pod żniwa teraz się szykować, a my tutaj oramy. No ale gryka zawsze późno, no i niestety, ale jak sami wiecie, gryka lubi świeżą orkę. Także dzisiaj od rana zaczęliśmy w piątkę, niestety póki co jeździmy w czwórkę, ponieważ blisko mała awaria. Prawdopodobnie wydmuchnął uszczelkę, bo on już wcześniej dmuchał, ale teraz jeszcze jak tam było strasznie ciężko, bo sucho. Wcześniejsze pole, które oraliśmy, tam za drogą może troszeczkę widać. No niestety, ale było tak cholernie sucho, że sobie nawet nie wyobrażacie. Lepiej by było to talerzówką na głęboko, no ale jeżeli tak chcą, no to my takie usługi po prostu wykonamy. Ale no naprawdę były miejsca, gdzie pługi praktycznie nie wchodziły. To jest naprawdę spoko, bo było widać, że zrobione było z rowerem albo talerzówką. To jeszcze coś tam tej wilgoci w ziemi jest. U nas coś tutaj popadało, niedużo. To może od kwietnia, od 20 kwietnia, czy jakoś tak, teraz spadło 30 litrów, ale to zaczęło padać może z 2 tygodnie, nawet nie, z tydzień temu, bo był bardzo duży problem ze wschodami. W niektórych polach to tak lekko ze 30% nie wrzesło w ogóle na górach. I naprawdę było ciężko. Lata mi, kurczę, błotnik urwał mi się przed sekundą. Dolny uchwyt. Ale teraz chcemy tu na szybkości zaorać. I jak skończę sobie to pole, będziemy jechać sobie dalej. Odkręcę sobie go i wrzucę do środka. On już był rozsypowany, no i niestety się urwało. Póki co mi to aż tak bardzo nie przeszkadza. Ta gryka w tym roku, no będzie jaka będzie, no musimy, po prostu trzeba do 20 grykę zasiać. My akurat tej gryki nie mamy aż strasznie dużo, bo chyba tam jest 10 hektarów, także tragedii dużej nie ma. Niektóre pola będziemy też robić talerzówką, bo wiemy na 100%, że nie uda się zorać. I na talerzówką na głęboko też myślę, że jakoś sobie to pójdzie i wyrośnie. Najlepsze jest to, że w okolicach tutaj pada sobie 15-20 km stąd, kałuże nawet w polach stoją, a tutaj nas jakoś to mija. Niby za 2-3 dni mają się deszcze opuścić, no ale gorzej jak później się te deszcze opuszczą i nie uda nam się tej gryki zasiać. No mówię, trzeba do 20, więc wolimy teraz działać, ale tak na spokojnie, bo mówię, tych hektarów nie jest dużo. Praktycznie 2 dni orania, na niektóre pola pojedziemy tylko dwójkę lub trójkę, bo to jest na przykład 5 hektarów i nie będziemy się gnieździć w tylu, bo to jeszcze dłużej by zeszło niż to warte. Także jakoś się pracą podzielimy. Jeszcze będzie jakieś bronowanie, wiadomo. Gryki się chyba nie bałuje, także też tej pracy już dużo nie zostało. Miałem nie nagrywać dla was, bo mówię, to naprawdę słabo szło. Ale patrzę tutaj, nieduże pole, mówię, taki 10-minutowy vlog. Co tam słychać u nas i w ogóle. Także mówię, nagram, bo i tak jest praktycznie koniec tych vlogów. Mówię, pada u mnie
kataklizm, że tak powiem. Nie było jeszcze nigdy tak suchej w początku wiosny, ponieważ od 20 marca do tydzień temu, nawet nie tydzień, spadło pół litra deszczu. Tutaj mówię województwo mazowieckie, okolice Kostynina, Płocka powiedzmy. Wrocławek wiem, że padało i gdzieś tam niedaleko nas też, a praktycznie u mnie wszystko bokiem minęło. Krzyku też do mnie pisał, że no masakra, nie pamięta kiedy tak było sucho. I tutaj mówił, że jeżeli ten deszcz nie spadłby jeszcze z około 2 tygodnie, to zim praktycznie mogłoby nie być. Kukurydzę naprawdę bardzo słabo, ale to bardzo. Tutaj u nas ta kukurydza, która też była siana, o której mówiłem w poprzednim vlogu i zapraszałem na kim Szymka. No to dopiero teraz, ostatnie parę dni, jak tam tu coś popadało, wyszło teraz słońce, no to coś tam zaczęło w rządkach widać. Ale tak to jest naprawdę totalna masakra. Tak jak i u chłopaków ostatnio przysłali mi vloga Patryk, właśnie z Krzysiem. No w rzepaku totalna masakra, nie było tej wody i prawdopodobnie roślina nie pobrała tego prysku, tego wszystkiego i ciężko z robactwem. Może tam na 20 sztuk 3 wyzdychały, a cały czas albo nowe stada przybywają, albo po prostu opryski nie dają sobie rady. Także z tym wszystkim, no w tym roku naprawdę zapowiada się nieciekawie. U nas są pola, które naprawdę wyglądają bardzo ładnie, a są pola, które na totalnej linii nie ma nic. Ale trzeba się modlić, że wreszcie te deszcze się opuszczą i coś z tego wreszcie będzie. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za poprzednie vlogi. Wiem mimo wszystko, że cały czas praktycznie orka i bronowanie. No niestety w tym roku tak wyszło. A i tak naprawdę chciało wam się to oglądać. Generalnie fajne nowe bluzy mamy, mokrzyna. Zrobiliśmy sobie. Ale raczej nie będą sprzedaże, choć pomyślimy, zobaczymy. Wiecie, to bardziej takie te bluzy dla nas, aby były. Piotr dzisiaj z NTS-em oczywiście. Zobaczymy jak to będzie z gwizdkiem. Teraz powinniśmy sobie te orki ogarnąć i na spokojnie. Jeszcze co tam było w ciągnikach do zrobienia, ale głównie żółwie popadały. Gdzieś te taśmy się tam porobiło, aby jeszcze teraz na te orki to wszystko na spokojnie było. Bardzo serdecznie zapraszam was na Open Farm, które już praktycznie niebawem, dlatego też tak wiecie, fajnie zdążymy sobie wszystkie prace prawdopodobnie porobić. Piotrek, jak już widzicie, właśnie wrócił. Cześć. Palce się w miarę zagoiły, także już może sobie działać. Targi Open Farm 1-2 czerwca. Niestety, i tutaj bardzo niestety, nie będzie całej ekipy. Narpiał od Patkowski z racji na pracę, że nie dostanie wolnego. No a teraz od Patkaziu dzisiaj rano mi Adam napisał, nawet nie wiem jeszcze czemu. Jeszcze przedwczoraj wszystko było ok, mieliśmy jechać. No niestety coś wypadło, dowiem się dopiero wieczorem, więc no, na pewno nasza czwórka będzie. Czyli Jabronek, Adaś i Danas. Bo akurat u Jasia w Bisku fajnie były lemiesze wymienione. Ale to i tak na tej suszy nie dało to nic. Tutaj te lemiesze na pewno praktycznie we wszystkich pługach, a przynajmniej o ten od czwórki, będą do zmiany. Bo teraz one na tej suszy już do dobicia są. Ale akurat
przed tym Bugu wytrzymały one caluśki sezon, bo zaczęły orać rozynko na zimę, także orki zimowe zrobiły na nowy i tutaj całą wiosnę i teraz jeszcze kończymy, także myślę, że lekko te 500, o myślę, że 500 hektarów naorają. Na wiosnę było 300 ponad, bo się pytacie ciągle ile hektarów. 300, myślę, że 380 do 400 mamy około, bo prawie pod każdym vlogiem pytacie ile mniej więcej mamy hektarów. Do tego dochodzą usługi, dzierżawy. Więc jakby nie patrzeć, no jest trochę tego do orania i ogółem do zasiewu. No na drugi rok miejmy nadzieję, że będzie czas i wszystko. I no w tym sezonie ma się pojawić druga talerzówka, no bo to już mózg doszło tych hektarów. Ta druga talerzówka jest, tylko trzeba ją zrobić. Coś tam trzeba wytoczyć. Tą naszą talerzówkę też trzeba naprawić. Fajnie, jeżeli drugi siemnik się pojawi, bo też są takie plany. Wtedy prawdopodobnie też albo drugi czołg. Nie no, druga rzecz będzie musiała się pojawić. Czołg dobrze się spisał, więc może zostanie. Bo tutaj myślimy nad taką przyczepą, wiecie, kipowaną do tyłu ze żmijką. Plany są, zima za krótka wręcz u nas, bo udało się praktycznie porobić siewniki, poogarniać tamtego petkusa suszarnie. Dobra, wykręcę sobie tak, żeby tu akurat zdążyć jak Ronek. Praktycznie w Mokrzynie, jak sami wiecie, no sezon się nie kończy i się nie zaczyna. Bo gdy tylko jest czas wolny, którego nie ma, ale taki wolny od pracy w polu, to to jest robione przy maszynach. Dobra, ja sobie i tak cofnę, bo jest za szeroko. A prawdopodobnie z Bronkiem sobie wrócę. O, tak, powinienem wrócić i mu to zagarnąć. Czy Piotrek tu jedzie? Lepiej gdyby robił, choć tam jest szerzej, więc prawdopodobnie Piotrek to sobie zagarnie. Wreszcie trochę teraz ruszyliśmy z grami, więcej czasu było wolnego, więc też mogłem te vlogi pokończyć. Praktycznie przed tym vlogiem prawdopodobnie dostaniecie jeszcze taki nocny zjazd pola, gdzie sobie wracaliśmy. Bo też czasami prosicie o takie vlogi właśnie z całym dźwiękiem. Czemu dzisiaj w rękawicy? Jedna jest, druga nie. Ała, sobie palca zrobiłem i plaster co chwilę mi już spadał, bo się zakurzył. Więc założyłem sobie rękawiczkę, żeby sobie tego po prostu jeszcze bardziej nie zabrudzić. Piotrusia i łogi, zaraz to skończymy, nie wiem czy jeszcze czy jakieś dalsze plany, czy też nie.
zobaczymy, chyba że akurat będzie nas trójka, to mówię, pojedziemy na te małe hektary, o których wspominałem sobie na początku vloga. Teraz myślę, że jak sobie skończymy jeszcze przed open, czyli pod weekend, zacznę sobie film rzeźni, który obiecałem we vlogu z planowania. Uwagę do kolejnego vloga i na razie, trzymajcie się, cześć!